Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Boluś. No i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Od Bizona do Lexiona, gdzie staramy się z takiego małego rolnika być takim wielkim panem tej wioski. Ogólnie dzisiaj dużo do gadania na odcinku i dzisiaj coś fajnego. Ogólnie biorę się trzeci raz za nagrywanie tego odcinka. Dopiero nagrałem to w piątek, znów troszkę wcześniej skończyłem dzisiaj lekcję, żeby to nagrać dla was. I mam dla was kilka nowych, ciekawych, fajnych informacji, bo jest kilka nowych nabytków. Tam w tablicach wszystko wam się fajnie pokaże. A takie dzisiaj zbierzemy się za zbieranie belek. Miało być to na normalne przyczepy, ponieważ tam kupiłem metal focha, to wam zaraz tam go pokażę. Ale nie wiem co jest, są po prostu zbugowane. Tak pięknie poustawiałem belki, a te belki po chwili zaczęły mi, wiecie, skakać po tej przyczepie. One się zsuwały, także nie było żadnego sensu, żeby to ładować, bo podchodziłem chyba aż dwa razy do tego odcinka wczoraj wieczorem. Już miałem taką nerwicę, że dajcie spokój. Także miałem jeszcze coś hajsu, ale to wam zaraz wszystko fajnie opowiem i tutaj postanowiłem zakupić właśnie już na ten sezon do zbierania belek tą oto przyczepę. 3,5 tysiąca dałem, także nie jest aż tak tragicznie. Też do remontu, więc wraz z agregatem. Zresztą zobaczę. Nie, ona nie wygląda aż tak tragicznie, ładnie nawet w takich teksturkach. Zbierań belek nie jest dużo, także no zobaczymy jak to wyjdzie. Na ten sezon mamy tego trochę, także bez zbędnego gadania. A, jeszcze tutaj pobiegnę tak na szybkiego i już wam pokazuję, jaki to oto nabytek. O kurwa, telefon. Jaki to nabytek udało mi się zakupić. Mamy tu przyczepę metal focha, 6 ton. Naprawdę bardzo fajnie współgra z tą drugą przyczepką. Idealne jak na razie mi wystarczą do wywożenia zboża na pewno. Myślałem, że też fajnie będzie akurat na belki, bo naprawdę super się na nich układało. No ale niestety nic nie poradzimy, jeśli chodzi na temat właśnie zsuwania się belek. I teraz tak, nie powiem, bo ta seria zmusiła mnie wreszcie do grania w farminga. I tak rzecz biorąc, to nie powiem, ale chyba za 2 godzinki to wszystko poprasowałem. Później, żeby troszkę trzeba było serwę przygotować, maszynki poustawiać. Właśnie, czekajcie, polecimy sobie tutaj zbierać za farmą. Więc tak, jak tam widzicie już na tablicach, może nie wszystkie już przeleciały, ale tutaj mamy ciężko przejechać. To mamy, tak, sprzedałem troszkę zboża. Tam wyszło chyba ze 2 przyczepki pszenicy i ze 2 jęczmienia. Fajne dźwięki przyczepy, podoba mi się to. Wyszły ze 2 jęczmienia. Po trochę tam, wiecie, na suszarnię poszło dla... Także tam mi wyszło też troszkę za sprzedaż belek, znaczy sprzedaż belek, za spalanie w suszarni, no bo innego na razie nie mogę powiedzieć. To jest tak jakby troszkę wyższa cena zboża, przypuśćmy, to mi daje za belkę kasę. Będziemy to z VN-em przerabiać, żeby zboże z tego można było zbierać i było w troszkę droższej cenie, bo jak na razie, no sami wiecie. Dobra, tu nam się ładowało, naprawdę fajna przyczepa odarka. Na czeską była głównie robiona, ale jak ją zobaczyłem, naprawdę zakochałem się w niej. Super będzie pasowała mi na właśnie bolusiowo. I teraz kontynuując, no to troszkę mi tam też wyszło za tą sprzedaż, spalanie belek. Już niech będę tak mówił, bo się ciągle będę tak to mylił. Więc trochę tych tam belek mi zeszło, kilkanaście tam, niedużo. No to było, że akurat to zboże sobie, wiecie, wysuszyliśmy i poszło to akurat na sprzedaż. Teraz policzę sobie ogólnie, z połowy belek postaram się właśnie pójdzie na ogrzanie kurnika oraz suszarni. I dopiero później zrobimy sobie, o, mamy już chyba pełną, wiecie? Mamy pełną, dobra, zwijamy i lecimy to układać. Właśnie myślę, gdzie to poukładać. Kilka belek, chyba wiecie co, zawiozę tutaj na farmę koło pieca, że miał blisko właśnie do spalania to. A potem będziemy sobie to układać gdzieś tu naprzeciwko farm, żebym miał dobrze do zwożenia, wiecie, później na zimę czy coś w tym stylu. Także z tego przyszła mi kasa, ogólnie wypełniłem ostatnio wnioski na tego młodego rolnika, także myślę, że 100 powinniśmy dostać. Do tego weźmiemy jeszcze kredyt około 200 tysięcy, jeśli będę mógł. O kurczę, źle podjechałem, wiecie. Wjedziemy sobie na razie w silo z obornika, bo nic tu nie mamy. O, później muszę wjechać po prostu tamtędy. Myślę, że tu fajnie będzie. Takie spoko miejsce nawet, jak sami widzicie. Na jeden rządek? A dobra, wiecie co, ułożymy sobie na razie jeden.
Czekajcie, muszę się wspomóc tutaj, rozładuj belę. I tak, i będzie wtedy około 300 tysięcy. Ogólnie teraz tak spojrzałem i widzę, że tu mamy chyba kasę w euro, więc ja muszę do ogólnie zobaczyć, bo ja w złotówkach liczyłem. Poczekaj, anuluj rozładunek, tutaj rozładuj belę. Czekajcie, tak, żeby mnie silo nie zawadził. O, no i bardzo ładnie. Dobra, niech mi składa. Zaraz powinno też się i ramię złożyć. Także jeśli chodzi o te kredyty, to będziemy jakieś 300 do przodu. Też zboża mamy około na 80 tysięcy. Powinienem z tego zgarnąć, ale nie jestem do końca pewien. Z belek wyjdzie też pewnie z dyszka, nie więcej. No i to by było na tyle z tych przychodów. Także no na New Hollanda by starczyło w takiej cenie, jak na razie tam jest, bo jest chyba 280, nie kojarzę ile jest już na tej tablicy, 280 tysięcy. Ale jeśli wychodzi na to, że kasa tutaj będzie podana w euro, to na pewno wyjdzie to troszkę mniej, więc super było. Zobaczcie, jak mi belka tam daleko poleciała, ale to po nią kiedy indziej sobie pojadę. No to musimy jakoś tutaj od kamienia zabrać. Ojejku, i tam jedna pod płotem leży, a mi się skurlały te belki. Dobra, złożę sobie ramię, podjadę pod tamtą belkę, a tamtą to już sobie kiedy indziej zabiorę. Ogólnie nie wiem, jak, kochani, doradźcie mi, nie wiem, jak to zrobić. A ciekawe, czy mi tutaj zbierze tą belkę, wiecie? Nie, nie zbierze mi niestety tej belki. Dobra, spadamy na drugie pole. Doradźcie mi, jak to mam zrobić, bo ogólnie ja na samym początku te większe wszystkie pola chciałem mieć. Także te jeszcze pola, te koło domu, to są wszystko moje. I teraz tak sobie pomyślałem, że czemu ja tego wszystkiego nie zasiałem, ale też nie chciałem, żeby ten sezon, wiecie, tyle mnie kosztował grania na singlu tymi małymi maszynami. Dlatego nie wiem, powiedzmy to sobie, że miałem to w dzierżawach czy coś i po prostu ja jakąś tam cenę za to zapłacę. Znaczy nie, ktoś ode mnie miał to w dzierżawach, czekajcie, muszę to jakoś dobrze pomyśleć. Czekajcie, tu muszę wyjechać. Nie, tu inaczej pojedziemy. Miał to ktoś ode mnie w dzierżawie, najwyżej mi to po prostu odda. Bo no jak ja bym miał teraz płacić taką realną cenę za te pola, no to troszkę by mnie to kosztowało. I raczej no za szybko byśmy... No zresztą, czekam na wasze komentarze, jak mam to zrobić z tymi polami, bo jest około 4-5 pól takich dużych, które miały być moje. No i tak myślałem od samego początku, po prostu ich nie siał. I teraz jak mam to zrobić, żeby to fajnie, realnie wyglądało, także czekam na wasze wypowiedzi, no bo wolałbym tą kasę oczywiście odłożyć na maszyny, bo jeżeli będę miał później dużymi maszynami obrabiać takie małe kawałki i tak mało tych pól, to ja nigdy nie dorobię się w tej serii na jakieś fajne, spore maszynki, tak? Także no czekam na wasze komentarze, bo jestem ciekawy, co mi tam doradzicie. No, muszę troszkę wycofać. Już tereczko, powiedz przecie, kto tu powinien cofać najładniej na świecie. Dobra, złapało, mamy pełny, możemy zjeżdżać na farmę. O, już 8 minut. W następnym odcinku gdzieś tam na Facebooku polecam pytanka, żebyście pozadawali i coś sobie pogadamy, tak to, bo dzisiaj właśnie miałem trochę tych informacji dla was, co tu się pozmieniało i co chciałem, żebyście mi doradzili. Także co mam zrobić z tą ziemią? Fajnie jakby też tak właśnie mówił, tak jak mówiłem, ta cena New Hollanda mi spadła poprzez zmianę waluty. Super by było, no bo teraz cały kredyt bym musiał włożyć na tego niucha. No i gdzie jeszcze do tego maszynki? Czy też właśnie, patrzcie, no fajnie, bo pokupowałem teraz troszkę takich używanych. Tamten agregat odremontuję, on spokojnie na jeden sezon mi starczy, żeby na nim sobie pograć fajnie. Te ciągniki, no miałyby troszkę tam ciężko, tak, ale ten New Holland będzie idealo pasował mi do tego. Kurczę, mogę inaczej poukładać te belki, ale dobra, mniejsza już z tym. Nie będę też tak blisko dojeżdżał, żeby później to dobrze było zbierać, wiecie, żeby nie rozwalić całego stogu. Dobra, może być chyba. Dobra. Cyk, składamy i lecimy dalej. Uwierzcie, ja wczoraj przez jeden odcinek naładowałem jedną przyczepę, bo te belki mi tak zjeżdżały, że co przywiozłem kolejne belki, to musiałem tamte poprawiać, nie? To uwierzcie, że ja dostałem takiej nerwicy, się wczoraj wkurzyłem, bo naprawdę nie poszło mi nagrywanie. Typową dwa razy nagrywaliśmy, bo się okazało, że ani jedna prasa obrączka, ani moja, niestety, ale kurna nie robi belek ze słomy. Znaczy robi zamiast siana, to robi słomę. Tak się wkurzyliśmy totalnie i mówię, nie, dobra, to typową ja sobie znajdę jakąś prasę i nagramy to na właśnie na weekend, czyli na jutro. I tak mówię, kurde, lipa totalna i wczoraj dwa odcinki, jeszcze tutaj straciłem sporo czasu, bo miałem sporo też nauki, uwierzcie, na dzisiaj. I tak, kurde, ustawiłem sobie budzik na 6 rano i wyszło tak, że rano się uczyłem, bo wczoraj jeszcze mecz był. Trochę Borussii pooglądałem, później zaraz był mecz Liverpoolu wraz z Manchesterem.
I tak mówię, nie, już nie ma sensu się uczyć, wstałem właśnie specjalnie rano, żeby się troszeczkę pouczyć. No i tak, tak to, moi kochani, wyglądało z moją wczorajszą nauką. To chyba ostatnia belka. Nie, jeszcze mi po dwie złapie, tak? Jeszcze mi po dwie złapie. I będziemy sobie jechać na kolejny ten. Piszcie, czy chcecie jeszcze jeden odcinek chyba z trasy... Nie, ze zwożenia belek już nie będzie, bo jakby było z przyczep, to może coś by było. Dobra, składaj. O Jezu, Krzychu, anuluj. Kurna, sorry, nie ten przycisk. Krzysiek, anuluj. Kurna, tutaj piłuje ten. O, dobra, już się składa. Kontynuując, czekam właśnie na wasze odpowiedzi, co na temat ziemi mamy zrobić. I zaproponujcie mi coś, co kolejnego tutaj na moje gospodarstwo by się przydało. Pewnie prawdopodobnie coś pod New Holanda. Nie wiem, czy nie będziemy patrzeć typu pług, bo mamy talerzówkę, więc sobie spokojnie poradzę, jeśli chodzi o ten sezon już z talerzówką. Ale do orania by się coś przydało, bo nie mam zamiaru, ale orać tym. Ten New Holland, no tam jest kurde 160 kuca chyba. Coś, czy 170 nawet, nie, 170 koni. Także no doradźcie mi, jaki pług, coś fajnego. Czy też brać coś używanego, czy lecimy w nowe. Powiem wam, że fajnie by było polecieć te używane, bo to wiadomo, jest tańsza cena. My sobie to nawet możemy odremontować. Później to sprzedamy za jakąś tam cenę, no i po jakimś czasie możemy też kupić i coś nowego, tak? Także no, ta seria jest w końcu dla was. Mamy tu takim bambrem się stać największym na wsi. Także czekam na wasze propozycje, jak mamy robić w kolejnych odcinkach, co mam w tą naszą taką piękną tablicę umieścić, aby wam się spodobało. Mówię, z tą tablicą jest sporo roboty, to nie jest mod, kochani, tak jak pytaliście, to jest po prostu za każdym razem ja muszę wychodzić, brać te statystyki z farminga i robić tą tablicę, ale już mi się to spodobało, fajnie to wygląda. Myślę, że taka seria jest jedyna w swoim rodzaju. No tej belki niestety nie wezmę znów, muszę ją później jakoś inaczej podjadę. No, nie wzięła jej, dobra. Aha, tu mi została jeszcze jedna belka, to akurat te dwie zbiorę i będziemy kończyć ten odcinek. Kurna, tak się skrzywił, sztobluje, to się nie mogę doczekać. A, tu krzyku pod górę, bo znowu skierowanie wysoko. Dobra, poszła bela. Także będzie to tyle na dzisiejszym odcinku, bo chcę to jeszcze wrzucić, mamy godzinę koło 14 już. To troszkę lipa, bo już jest późno. Ja sobie te belki położę, poza tym, wiecie co, ja nie wiem, czy ich tam wszystkich nie ułożę. Zobaczę, że mi tam miejsca też za dużo nie zajmowało. Także to by było, kochani, na tyle w dzisiejszym odcinku. Jutro postaram się może o troszkę, na ciekawe jak mi wyjdzie właśnie z typową. Postaram się o typową i o Stranded Deepa może, czy coś w tym stylu. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak na szybko, trochę informacji. Następne, jak będą pytanka, zrobimy sobie lekko dłuższy. Także miłego piąteczku, na razie mordeczki, trzymajcie się, cześć!